Szczęść Boże, Maria Kupczyk. Czas na poranne wydanie informacji dnia. Zapraszam. Politycy PiS bronią rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Podkreślają, że dzięki niemu nie było podziału na Polskę A i B. W równym stopniu rozwijać mogły się zarówno gminy z zachodu, jak i ze wschodu. Nowy rząd zapowiedział likwidację wielu programów zainicjowanych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Pojawiły się głosy, że będzie ograniczany czy nawet likwidowany program 100 obwodnic. Ma być podobno rewidowany program Kolej Plus, który miał przywracać połączenia kolejowe w wielu regionach naszego kraju. Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości poseł Rafał Bochenek. Na czarnej liście liberalno-lewicowej koalicji znalazł się też rządowy program inwestycji strategicznych Polski Ład. To jeden z flagowych programów Zjednoczonej Prawicy skierowany do samorządów. Był to jeden z najistotniejszych programów wychodzących naprzeciw oczekiwaniu samorządów i mieszkańców. Wskazywał poseł PiS Tobiasz Bocheński. Program został już zawieszony. Jego 9 edycji to aż 100 miliardów złotych, które trafiły do polskich samorządów na realizację wielu potrzebnych inwestycji. Realizację inwestycji, które normalnie zapewne nie mogłyby być zrealizowane, gdyby właśnie nie rządowe, bezzwrotne wsparcie tych przedsięwzięć. Dzięki tym środkom na przestrzeni ostatnich lat powstało w wielu gminach, powiatach i województwach setki, nawet tysiące dróg, potrzebnych dróg, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, infrastruktura energetyczna. Były również programy w ramach tego projektu rozpisywane dla stref przemysłowych, po to by mogły rozwijać się przedsiębiorstwa, a tym samym mogły być tworzone odpowiednie miejsca pracy. Środki bardzo często trafiały do samorządów, które przez lata były zaniedbywane. Dzięki programowi nie było podziału na Polskę A i B. W równym stopniu rozwijać mogły się zarówno gminy z zachodu, jak i wschodu. Istotą tego programu jest wysokość wkładu, jaki jest gwarantowany dla samorządu. 98%, szanowni państwo, blisko 100%, jeszcze nigdy w historii samorządu i w historii Polski nie było takich programów rządowych, które by były tak ukierunkowane właśnie dla samorządu. Dla samorządu, czyli dla nas, dla mieszkańców. Mówił starosta wołomiński Adam Lubiak. Jeden z przykładów to Pomorze Zachodnie. Trafiło tam blisko 5 miliardów złotych. Dzięki tym środkom udało się przeprowadzić 952 inwestycje. Tych inwestycji by nie było. O tym mówią sami samorządowcy, zarówno z tych najmniejszych samorządów gminnych, powiatowych, jak i ci z większych miast, z większych ośrodków. Mówili krótko, kiedy byłem wojewodą. Panie wojewodo, nigdy nie przeprowadzilibyśmy tych inwestycji, gdyby nie rządowe wsparcie, bo to nie było wsparcie na poziomie 50%. To było wsparcie rzędu 95%, a dla gmin popegeerowskich nawet 98%. Dla wielu samorządów był to swoisty szok transformacyjny, podkreśla poseł Zbigniew Bogucki. Politycy Prawa i Sprawiedliwości apelują do rządu, aby nie wycofywał się z Polskiego Ładu. Parlamentarzyści PiS zapowiadają też szeroką kampanię informacyjną na temat zrealizowanych dzięki programowi inwestycji. Premier Donald Tusk zapowiada modernizację zapory na granicy z Białorusią. Tej zapory, której powstanie, bardzo mocno krytykował. Polska i Finlandia mają najdłuższą granicę z Federacją Rosyjską. Oba kraje mierzą się także z problemem nielegalnej migracji, która jest sterowana przez reżim Władimira Putina. Cele Putina na wojnie się nie zmieniły. Musimy jako Europejczycy ponosić większą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. Mówił szef rządu Finlandii. To bezpieczeństwo to także granice. Finlandia odcięła się od Rosji, budując zaporę na granicy. Podobną decyzję podjął rząd Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas Donald Tusk krytykował budowę muru. Dziś jako szef rządu zapowiada twardą politykę wobec nielegalnej migracji i ogłasza modernizację instalacji. Wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych ustaliliśmy, podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji naszej zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to
adekwatne środki. Chodzi przede wszystkim o uszczelnienie zapory, mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Mariusz Witczak. Ona jest w wielu miejscach dziurawa, a trzeba ją uszczelnić, trzeba ją wzmocnić i na tym polega modernizacja. Pytanie, jak ta twarda polityka migracyjna w wykonaniu rządu Donalda Tuska będzie wyglądała? Ponad dwa tygodnie temu informowaliśmy, że w Straży Granicznej zostaną powołane specjalne grupy poszukiwawczo-ratownicze dla nielegalnych imigrantów przy polskiej granicy. Co więcej, środowiska liberalno-lewicowe i aktywiści domagają się zniesienia tzw. pushbacków, czyli zawracania cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się do Polski. Resort Spraw Wewnętrznych zapowiedział już zmianę rozporządzenia w tej sprawie. Według zapowiedzi sytuacja każdego imigranta będzie oceniana indywidualnie. W tle zapowiedzi Donalda Tuska o twardej polityce migracyjnej Unia Europejska jest coraz bliżej przyjęcia paktu migracyjnego, który narzuca przymusową relokację migrantów. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński apeluje do rządzących o wsparcie rolników. Napływ ukraińskiego zboża oraz unijny Zielony Ład to poważne zagrożenia dla naszych gospodarzy. Nawet jeśli skończy się wojna, czego sobie życzymy i chcemy, żeby Ukraina zwyciężyła, i będziemy chcieli zawrzeć z naszymi przyjaciółmi za wschodniej granicy, południowo-wschodniej granicy, trwały układ polsko-ukraiński, to on musi gwarantować ochronę polskiego rolnictwa, bo on nie ma żadnych szans z rolnictwem ukraińskim. I nie możemy wielkiej części naszej gospodarki, naszej tradycji, naszej polskości zniszczyć w imię porozumienia z innym państwem. Chcę tutaj z tego miejsca zaapelować do tego obecnego rządu. Z trudnością te słowa wypowiadam, ale chcę jednak zaapelować. Wprowadźcie te ograniczenia, o których myśmy mówili i wbrew oporowi Unii Europejskiej żeśmy je wprowadzili. Ochrońmy polskich rolników przed tym niebezpieczeństwem. Twardo. Ale musimy bronić polskich rolników także przed tym drugim, które przychodzi z zachodu. Przed tym wszystkim, co jest wyrazem pewnego szaleństwa, ale także pewnych interesów, które funkcjonują na Zachodzie. To jest, proszę Państwa, to, co dzisiaj się zupełnie niesłusznie nazywa Zielonym Ładem, bo to jest może i zielony, ale nie ład. Trwają starania, aby w Stanach Zjednoczonych zostało utworzone Narodowe Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli. Andrzej Bobola, kapłan, który z miłości do Chrystusa zostawił swoje szlacheckie życie, godności, majątek, bogactwo i wstąpił do zakonu jezuitów. Wola Boża była dla niego najwyższym nakazem. Im więcej trudności przeżywał, tym częściej przebywał w kaplicy. Na kolanach, w ciszy, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu prosił Boga o pomoc. Dziś jego postawa to dla nas wskazówka, mówi kustosz Sanktuarium Świętego Andrzeja Boboli w Strakocinie, ksiądz Józef Niżnik. Bobola nam pokazuje, że jeśli będziesz klękał do pacierza, adorował Pana Jezusa, poznawał Jego wolę i będziesz wierny, będziesz święty. Nie idź za tym, co głosi świat, ale idź za tym, co mówi Jezus, co mówi Jego Ewangelia. Wierność Chrystusowi świętego Andrzeja Bobole zaprowadziła do wielkiego męczeństwa. Zginął z rąk kozaków, mógł uratować swoje życie. Były jednak dwa warunki. Miał zmienić wyznanie na prawosławie i wyrzec się polskości. Nie zrobił tego. Mimo ogromnych katuszy, które wycierpiał przed śmiercią, w ludzkiej opinii nie był kandydatem na ołtarze. Zmieniło się to jednak po jego pośmiertnych objawieniach. Miały one miejsce w momentach, kiedy Polska była w potrzebie. Pierwszy raz było to w trakcie wojny polsko-szwedzkiej. Później, kiedy nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy świata. Przynosił nadzieję, zapewniał o życiu pozagrobowym. Dziś, mimo że papież Pius IX nazwał go największym męczennikiem Kościoła, papież Pius XII napisał o nim encyklikę, a papież Polak święty Jan Paweł II ustanowił go patronem naszej ojczyzny, wiedza o świętym Andrzeju Boboli jest dość znikoma. I stąd potrzeba szerzyć kult Andrzeja Boboli, żeby go ludzie poznali, bo jeśli go poznają, to i sami będą doznawać wielkich łask, ale i te łaski możemy wyprosić dla naszej ojczyzny.
Święty Andrzej Bobola szczególnie czczony jest dziś w Strachocinie. Jego kult wychodzi jednak również poza granice naszego kraju. W Stanach Zjednoczonych patronuje on niewielkiej parafii. Jeszcze niedawno przeżywała ona ogromne trudności. Brakowało funduszy, spadała również liczba wiernych, do czego mocno przyczynił się czas koronawirusa. Proboszcz parafii myślał, by tę parafię połączyć z inną, większą. W tej sprawie umówiony był już z miejscowym biskupem. Spotkanie się jednak nie odbyło. To był pierwszy ze znaków świętego Andrzeja, mówi ksiądz Krzysztof Korcz. Kolejnym był telefon od mężczyzny z Chicago, który za swoją uzdrowioną żonę, jak wierzy za wstawiennictwem świętego Andrzeja, chciał zamówić mszę świętą. Ten telefon z Chicago odebrałem jako głos świętego Andrzeja Boboli. Zacznijcie mnie czcić w Dublinie, a ja wam pomogę. Od tego dnia codziennie po komunii wierni odmawiali litanie do świętego Andrzeja. Po tych 2 tygodniach od rozpoczęcia odmawiania tej litanii zadzwonił do mnie prawnik, który poinformował mnie, że jedna z moich parafianek zostawiła w spadku dla parafii bardzo dużą sumę pieniędzy. Ksiądz Krzysztof Korcz nie ma wątpliwości, że sam Andrzej Bobola chciałby tę parafię uratować i tak się stało. Teraz proboszcz parafii podjął starania, by ten kościół, w którym znajdują się relikwie patrona Polski, podniesiony został do rangi Narodowego Sanktuarium, gdzie czcić go będzie nie tylko Polonia, ale również Amerykanie. Te plany poznał już biskup miejsca. Ksiądz biskup się uśmiechnął i powiedział, błogosławię ci na to dzieło. Proszę, przygotuj nowennę do świętego Andrzeja Boboli na maja w następnym roku, to znaczy w tym roku, 2024. Zacznij rozwijać kult i zobaczymy, jaka będzie wola Boża. Pod koniec kwietnia do Dudley przyjedzie ksiądz Józef Niżnik, by krzewić kult świętego Andrzeja. Świętego, który dziś w obliczu zagrożeń ze wschodu, ale i zachodu jest Polsce bardzo potrzebny. Trzeba modlitwę do Andrzeja Boboli. Bo kto nas uratuje w obliczu tej ideologicznej nawałnicy? A tu z drugiej strony obrona naszej suwerenności. W czasie swojej wizyty ksiądz Józef Niżnik przed kościołem w USA poświęci również figurę świętego Andrzeja Boboli. I na teraz to wszystko. Dobrego dnia Państwu życzę. Z Panem Bogiem.